Cześć, witajcie. Mamy kolejną niedzielę i mam dla Was dzisiaj bardzo krótkie słowo. Słuchajcie, żyjemy w szalonym świecie. W 2016 roku pewien 17-latek zostawił okulary w muzeum i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że zaraz zaczęli zbiegać się ludzie i zaczęli oglądać te okulary. Przyglądali się z różnych stron, niektórzy robili zdjęcia i podziwiali. Myśleli, że to jest eksponat sztuki. I w tym szalonym świecie Pan Jezus mówi do Ciebie i do mnie: bądź światłem, bądź solą, bądź światłem, które rozjaśnia ciemności życia innych ludzi, bądź solą, która nadaje smak życiu innych. I wiecie, z solą jak to z solą, możemy przesadzić i wtedy przesolimy i wtedy potrawa nie nadaje się do zjedzenia. I tak samo może być z nami. Możemy być solą, ale możemy przesadzić. Podobnie ze światłem. Światło może rozjaśnić, ale możemy też kogoś oślepić. Pan Jezus mówi do Ciebie i do mnie dzisiaj: nadawaj smak, rozjaśniaj ciemności, bądź tym, który przynosi zmianę. Więc jeśli myślisz o sobie: ale jestem beznadziejny, Bóg nic ze mną nie może zrobić, to uwierz w słowa dzisiejszej Ewangelii. Pan Jezus mówi: wy jesteście światłością świata. On nie mówi: stańcie się światłością świata. Wy jesteście światłością świata. I żeby nas ochronić przed pychą, musimy pamiętać, że to światło jest w nas, my jesteśmy tym światłem, ale ono nie jest z nas. To jest od Boga, który nas kocha z łaski, za darmo, z Bożej miłości, dlatego że Pan Bóg kocha po prostu. I kiedy wiesz to, to nawet krytyka nie jest w stanie zranić Twojego serca. Pastor John Bunyan powiedział kiedyś takie słowa w XVII wieku. Posłuchajcie. Jeżeli moje życie jest bezowocne, to nie ma znaczenia, kto mnie chwali. Ale jeśli przynosi ono owoce, to nie ma znaczenia, kto mnie krytykuje. Jednym słowem, przestań patrzeć na to, co mówią ludzie. Zacznij przynosić dobry owoc. Zacznij kochać. Zacznij być światłem tutaj, na tym świecie. I to wystarczy. Naprawdę to wystarczy. Ludzie potrzebują Ciebie. Ludzie potrzebują mnie. Ludzie potrzebują Ciebie jako soli, która nadaje smak, i potrzebują Ciebie jako światła, które rozjaśni ich mrok, ich smutek. Więc nie załamuj się, wierz w to, co mówi Jezus, ufaj, kochaj i bądź zmianą na tym świecie, której oczekujesz. Zostańcie z Bogiem. Cześć!